Niektórzy mówią o nim super smartfon, inni kolejne cudowne dziecko Koreańczyków. Samsung Galaxy S4. Czy rzeczywiście jest taki super? Samsung Galaxy S4, przynajmniej względem swojego poprzednika, czyli GS3, z wyglądu niewiele się zmienił. Chociaż muszę przyznać, że podoba mi się bardziej, a to ze względu na to, że jest lżejszy, bardziej smukły, a w najgrubszym miejscu ma niecałe 8 mm. A w tej smukłej obudowie producent umieścił 5-calowy kolorowy wyświetlacz wykonany w technologii Full HD Super AMOLED. Całość napędza 4-rdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,9 GHz. I to naprawdę czuć. Pamięć operacyjna to 2 GB, a na multimedia przewidziano w zależności od wersji 16, 32 albo 64 GB. Oczywiście możemy tę pamięć rozszerzyć dzięki karcie microSD o kolejne 32 GB. Jak w każdym współczesnym smartfonie, także i w GS4, zastosowano dwie kamery. Jedna znajduje się z przodu, druga z tyłu. Przy czym ta tylna ma dość dużą matrycę, bo aż 13 milionów pikseli. Fajnym rozwiązaniem jest możliwość robienia zdjęć z obu aparatów jednocześnie. Nazywa się to dual kamera i sprawdzimy, jak to działa. Jedyny problem to to, że musimy pamiętać o opanowaniu dwóch kadrów. Jednego znajdującego się przed telefonem, drugiego z przodu. Ale zabawa może być fajna. Poza tym aparat robi naprawdę dobrej jakości zdjęcia. Samsung chwali się, że ten telefon można obsługiwać bezdotykowo. I tak na przykład strony www śledzimy i przewijamy w dół czy w górę przy pomocy tylko wzroku. Ale żeby nie było tak prosto, to podnosimy poprzeczkę i zakładamy okulary. Zobaczymy, co teraz się stanie. Jeszcze nie przeczyta? No, nie przeczyta. Poczekaj. A jeżeli ktoś nie chce męczyć oczu, może przewijać strony www i inne treści przy pomocy gestu dłoni. Dla mnie te funkcje to bardziej zabawa niż praktyczne wykorzystanie, dlatego że przeglądając jakiekolwiek treści w takim telefonie, trzymam go zazwyczaj w którejś ręce. I łatwiej jest mi jednak do przewijania użyć kciuka i zatrzymać w tym miejscu, które mnie akurat interesuje. Wśród wielu samsungowych aplikacji, które otrzymujemy wraz z nowym telefonem, moją uwagę zwróciła jedna, tak zwany krokomierz. I w ten sposób, siedząc wygodnie w domu w fotelu, mogę chodzić tak cały dzień, a na koniec wynikiem pochwalić się na Facebooku. To był ciężki dzień. Samsung Galaxy S4 to z pewnością bardzo dobry telefon. Ma świetne podzespoły, jest intuicyjny, bardzo szybki, ma kilka dodatkowych bajerów, które wykorzystacie lub nie. Jednak moim zdaniem super smartfon za około 3000 zł powinien wyglądać tak.